Wraca kolejny nasz spektakl, który znowuż jest tą próbą takiego skłonienia do opery innych, przede wszystkim właśnie reżyserów, bo znowuż Andrzej Żołdak to jest reżyser, który wcześniej nie zajmował się operą i w ogóle nie reżyserował też w Polsce. To jest część takiego procesu właśnie otwierania opery. Myślę, że tutaj publiczność teatralna też powinna się zainteresować tym spektaklem, ponieważ to jest rzecz odchodząca od tradycji, bardzo mocno już grająca z pierwowzorem, z Donizettim, chociaż zostawiająca wiele z tych motywów, ale one są bardzo, bardzo mocno przepracowane, przetrawione. No i potem piękny spektakl Jenufa Leosza Janaczka w reżyserii i ze scenografią Alvisa Hermanisa. To jest z kolei rzecz o tyle interesująca, że już opera z XX wieku, tytuł może spoza kanonu, a szkoda, bo Janaczek no to jest naprawdę wspaniały kompozytor, ciągle jakoś niedoceniany. Gdzieś tam mniejsze czy większe formy jego się pojawiają, ale jednak zobaczyć operę Janaczka w Polsce to jest ciągle wydarzenie. No i tutaj to jest taki spektakl, który może zaskoczyć, ponieważ stali bywalcy operowi, którzy gustują w XIX-wiecznym repertuarze, to może właśnie na ten tytuł będą patrzyli trochę z takim gdzieś dystansem, ale to jest właśnie to, co też w operze kochamy, bo są bogate stroje, tutaj wsparte też wizualizacjami jest scenografia, nasz balet znowuż ma się w czym popisać. No i ta muzyka kontynuująca gdzieś tam całe myślenie modernistyczne, ale tutaj z bardzo mocnymi wpływami też folkloru morawskiego. No to jest taka jakość, która właśnie w wydaniu orkiestrowym rzadko się zdarza i warto jej doświadczyć.